Ludzie Zachodu mają na ogół mgliste wyobrażenie o tym zjawisku. Ja sam byłem bardzo sceptyczny. Uświadomiłem sobie jednak, że jest to praktyczna wiedza, bardzo korzystna dla człowieka. Słuchałem wykładów kahunów hawajskich i lamów tybetańskich. W ten sposób zapoznałem się z wiedzą, która ma kilka tysięcy lat i dalej jest praktykowana. Bioterapia traktuje organizm człowieka jako spójne pole energetyczne, które czasami jest silniejsze, czasami słabsze. Oczywiście, kiedy jest słabsze, to chorujemy. Każdy narząd ma bowiem swoją energię. Płuca mają energię, serce, nerki, wątroba i tak dalej. Jeśli przyblokowana jest energia wątroby, to szwankuje cały system trawienia. Blokada w nerkach rzutuje na cały system krwionośny i moczowy. Siadamy i teraz zobaczcie, prawa nerka. To tą rękę sobie tutaj trzymasz, prawda? 11, 12. Energię można przekazywać na odległość. Wystarczy fotografia, a nawet kartka z danymi chorego. W albumie są dzieci, na które czekano wiele lat, a rodziców często uważano za bezpłodnych. Okazało się, że energią można nie tylko zlikwidować bezpłodność, ale i zaprogramować płeć dziecka. Każdy bioterapeuta na inny sposób przekazuje energię. Ma inne metody działania, dlatego uczymy się od siebie nawzajem. Wszystko wymaga ciągłego kształcenia, takich życiowych studiów.